Dobry wieczór Państwu, to znowu ja, nadpobudliwy mężczyzna, który znowu na szczęście jest w tej pięknej, nowej oprawie. A w jakich okolicznościach i co Państwo robią, mnie zastanawia. Codziennie, jak każdy pisowiec, jemy sushi. Uuu, sushi, bardzo, bardzo szczucie bogactwem, nawet mi się to podoba, a ten program właśnie teraz zaczynamy. Dobrze, drodzy Państwo, niestety muszę zacząć znowu od tego sampla, że niby wszystko, co my tutaj mówimy, to są takie żarty, ale... Ale przypatrzcie się temu, co te jaja znaczyło. Wczoraj przedstawiałem Państwu filozoficzną koncepcję prawdy według Donalda Tuska, którą niestety musieliśmy tak no niezbyt może zręcznie nazwać tak zwaną teorią szparki. W każdym razie, proszę Państwa, ja mówiłem, myśmy się może, niektórzy się może trochę śmiali, natomiast potem, tego samego dnia, jak już program był nagrany, miała miejsce wypowiedź, która można powiedzieć jest... Enamacją teorii, esencją i enamacją. Esemencją. Posłuchajmy. Sytuacja na granicy jest trudna. Każdej doby jest kilkaset prób pokonania tej granicy. To nie są uchodźcy, to coraz rzadziej są migranci, rodziny biedne szukające pomocy. W 80 przypadkach na 100 mamy do czynienia z zorganizowanymi grupami młodych mężczyzn 18-30 lat, takie kategorie wiekowe, bardzo agresywnych. Służba na granicy polsko-białoruskiej jest najtrudniejszą służbą dzisiaj dla straży i dla wojska. I dlatego tak bardzo potrzebne jest zrozumienie i wsparcie. Także ze strony opinii publicznej, ze strony państwa będzie pełne wsparcie. Zobaczcie Państwo, jak sztuczna inteligencja poszła do przodu. Wszyscy wiedzą, że to była wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, ale została tak przetworzona, że wygląda normalnie, jakby to mówił Donald Tusk. A wiecie Państwo, kto na to naprawdę mówił? Donald Tusk. Więc może to nie jest sztuczna jednak inteligencja. Natomiast wracając do tego, co mówiłem wczoraj. Wiecie Państwo, to jest zupełnie inna gra niż nam się wydaje. Znaczy, Donald Tusk gra w inną grę niż nam się wydaje. To nie jest taka gra, w której się przegrywa, jak się raz zmieni zdanie, albo jak raz się zostanie przyłapanym na jakiejś manipulacji, albo na jakimś tam takim kłamstwie, prawda? No bo proszę Państwa, skoro Tusk mówi Kaczyńskim, i dlaczego my w tę grę przegrywamy? Bo skoro Tusk mówi Kaczyńskim, to teraz jasne jest, że prawica by musiała w tej sytuacji co zrobić? Wzruszyć się losem Ibrahima, założyć prawicową grupę Granica, nagrać prawicową zieloną granicę, prawda? Jakiś poseł prawicowy powinien biegać z pączkami, czy tam z pizzą i śpiworem jak poseł Szczerba, albo z torbą Ikei jak poseł Sterczewski. No ale niestety my nie mamy, mówiąc językiem, proszę Państwa, śpiewaczek operowych, my nie mamy takiej skali. I dlatego w tę grę, która jest... Manipulowanie faktami, poziom level. Donald Tusk zawsze z nami wygra. Taka jest smutna prawda. Nam się wydaje, że my wygrywamy, bo go przyłapaliśmy na kolejnej manipulacji. I na każdy przewrót reagujemy. Mamy go w końcu, teraz. A Donald Tusk na to patrzy, mówiąc szczerze. I mówi, według mnie to jest zwycięstwo. Tak jak my je rozumiemy. Także, proszę Państwa, jeszcze jedną rzecz, zanim zaczniemy to, na co wszyscy czekają, a ja najmniej, ale też trochę. Proszę Państwa, wczoraj trochę popełniłem błąd, muszę się do tego przyznać, bo powiedziałem, był ten cały wpis Patryka Michalskiego o pośle, europośle Karolu Karskim i ja powiedziałem, że on miał 1600 euro na koncie, a to pokazało się, że to był 1600 tysięcy euro na koncie. Przy czym to, że przyznaję się, proszę Państwa, do błędu, to nie znaczy, że moje suchary nie były śmieszne. Uważam, że coraz bliżej jest mi do poziomu Macieja Sztura i jego słynnego żartu, że coś jest prostackie, albo jakby powiedział Włoch, prosciutto. Natomiast na moją obronę powiedziałem coś takiego, że tysięcy to jest bardzo dużo pieniędzy. I Państwo sugerowali, że ja jestem kiepski z matematyki, ja nie lubię tego policzyć, ale to jest bardzo prosto policzyć, proszę Państwa. Wiadomo, to jest... 4000 to jest tysiąckrotnie wzmocniona czwórka, cyfra przeznaczenia. I wychodzi wtedy... 6 biliardów, tak? Oczywiście, proszę Państwa. Natomiast rzeczywiście jest coś takiego. W sensie logicznym i epistemologicznym, proszę Państwa, to nie ma znaczenia. To znaczy, jeżeli ktoś na przykład jest przeciwnikiem tego, żeby stolica Polski była w Pradze, to nie ma znaczenia, czy ma w domu 1000 koron czeskich, czy ma 1000 koron czeskich. Także powtarzam jeszcze raz. W sensie epistemologicznym, retorycznym i logicznym to nie ma znaczenia.
ale w takim sensie życiowym, proszę Państwa, trochę ma, prawda? Są pewne pytania, na przykład 1 600 000 euro, czy Pan ma jakieś plany, co sobie za to kupi, to jest dużo pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nad tym się, proszę Państwa, można zastanawiać tak samo jak nad tym, nad czym się pewnie Państwo zastanawiają. Czy do ceremonii kakao jest też zupełnie nowa oprawa? Zobaczmy. Ceremonia kakao. I jesteśmy już znowu, proszę Państwa. Hello. Delikatnie. No delikatnie. Pan mówił, że schudł, to może dlatego. Nie ma siły, śniadania nie jadł. Odrąbania drewna. Odrąbania drewna. Mm. Wie pan, co mi się wydaje? No. Że dobrze będzie dzisiaj. No, nie, no w ogóle na pewno. Na pewno. Jestem o tym przekonany. Jest pan. Ja to jest taka, jak czuł Witkacy, że schizmę, że akurat wtedy coś złego się stało, bo się rozpoczęła druga wojna światowa. Ale dzisiaj akurat jest. I dla Witkacego to się też za dobrze nie skończyło. No. Proszę pana, wiemy jedno, że my nie jesteśmy autorami samego pomysłu na ceremonię kakao. Zgadza wiemy się. To. Natomiast jest, jeżeli jest chodzi... To pomysł zapożyczony. Jeżeli chodzi o sam pomysł, żeby ceremonia żeby ceremonia kakao miała transmisję telewizyjną, to my jesteśmy innowatorami. A oczywiście. I wie, co, no i niestety to jest smutna wiadomość dla pana teraz. No. Zrżnięto od nas, proszę pana. Jesteśmy... Czyli jednak rżnięcie. Proszę pana, TVN? Też, tak. Tam to dają ostro po zrobili po transmisję, bandzie, no. Zrobili transmisję. Tak. Niech pan zobaczy. Ceremonie kakao są bardzo intymne i na ogół nie są tam wpuszczane kamery, ale nam udało się zdobyć zgodę i możemy wam pokazać, jak taka ceremonia faktycznie wygląda. W duchu południa, medycyną węża, ty, która zrzucasz starą skórę i pomagasz nam przejść przez transformację. Proszę, pojaw się, chroń nas w tej przestrzeni. Robimy takie... Nie ma nic dziwnego w tej przestrzeni, nic nie jest dziwne. No, muszę wam powiedzieć, że różne rzeczy jako reporter widziałem, ale takich jeszcze nigdy. Zapraszamy na ceremonię kakao. Robimy tak. Ale co pan, co ona powiedziała? No. Nic w tej przestrzeni, moi drodzy. Tak samo jak państwo oglądają tę ceremonię kakao. Nic tutaj nie jest dziwne. Nic. Wszystko jest zupełnie normalne. Nie. Czy pan się czuje urażony? Czy bardziej, że to jest dowód naszego sukcesu? To jest właśnie sukces, to jest zwycięstwo. To jest pierwsze miejsce w tej kategorii. No. To jest czemu? Pełna wiarygodność, to jest takie przejście do zupełnie takiej sfery, można powiedzieć, intymnej człowieka, w której dzieją się różne magiczne rzeczy. Tak jest. I tam właśnie było widać, że... Zwykle nie wpuszczają telewizji w ogóle. No, my też zaczęliśmy z panem Kodymem to pierwsze ceremonie kakao. Ale to... widać było, że właśnie pan wnoszący trójnóg, też jest w tym momencie jakimś takim przesłaniem. Jak pytia. Tak, potrójna sprawa. No. Tak jest. Dobrze, proszę pana, teraz to będzie wymagało od pana współpracy. Mm-hmm. Bo ja też czuję, pan jest bardzo zrelaksowanym człowiekiem. Tak. Ale pewne przepływy energetyczne, jakby u pana, są zamknięte. I czy... Czakramy. Czy czakramy. Czakramy. No. I czy by pan był gotowy na pewien eksperyment, ryzyko? Musiałby pan zamknąć oczy na chwilę. No. Dobrze, ale niech pan nie otwiera, dobrze? Bo ja coś przygotowałem. Otwiera. Nie otwiera. Mm. Zamknięte oczy. I cicho, i patrzę. Od razu. Ja panu, lepiej, nie, panu, dobrze. Jak panu się wydaje, że ja panu miskę dam, to nie, proszę pana. Nie, ja dobrze, zmienię. Dobre jest. Natomiast są różne inne też. Jakie cudne. Ciekawe, ile oni płacą za to. No. Dużo pewnie. No. Natomiast... Znaczy dużo to znaczy ile? To też jest dla... 1600 tysięcy najprawdopodobniej. Właśnie, chciałem zaproponować taką sumę. Proszę pana, są też inne, prostsze. Sam każdy w domu może... Otworzyć jakiś czakram. Otworzyć jakiś czakram. No na pewno. Maryla Rodowicz, zobaczmy.
Dlaczego nie? Maryla Rodowicz wyznaje, że rozmawia z Duchem Świętym. Siedzi u mnie w domu na regale. No nie, to wszystko. To jest w temacie, że można powiedzieć, zamknięty temat jest to. Zamknięty. Duch Święty na regale. Na regale. No ciekawy jakim, tym na wysoki połysk, czy takim bardziej matowym? Prawda. No, bo ale też troszeczkę... To jest różnica. Ja nie tego wiem. Na wysoki połysk łatwiej się ześlizgnąć. No. Ale duch to się utrzyma. No, nie wiadomo. Tak, ale ciekawe. Dobra, proszę pana. Teraz to będzie coś super i z pana branży. Mhm. Czyli muzyka, ekstrawaganckie stroje, proszę pana, i występy. To jest coś, czuję Eurowizja. Nie, nie, proszę pana, występy jeszcze lepiej. Ludzi, którzy naprawdę są dobrze ubrani i wiedzą, co robią. No. Krzysztof Rutkowski i Komunia Święta jego syna. Zobaczmy. No, niedługo mam komunię mojego wnuka. Czy zaśpiewa pan jakiś utwór no apteki razem z nim? Się tak zastanowiłem nad tym, jakby to wyglądało. Ten strój, zresztą zauważyłem, że porucznik Rutkowski, znaczy detektyw Rutkowski jakoś tak ostatnimi czasy często się pojawia tutaj w tym programie i w ogóle ogólnie w mediach jest go bardzo dużo. Od czasu jeszcze, kiedy zmienił uzębienie, szufladę tak zwaną, tak, szufladę, górną i dolną półę, no to już w ogóle, to jest po prostu taka ekspansja, można powiedzieć, nie do powstrzymania, jak no potop szwedzki, no. Teoretycznie, no, nie doradzam tego, z mojej strony. Wymiany póły? Nie, żeby zaśpiewać na komunii jakiś utwór apteki razem z wnukiem, który ma komunię, ale... Jeszcze w czasie trwania komunii. Czy zauważył pan, że temu młodemu człowiekowi zrobiono taką samą fryzurę, tak, jak Krzysztofowi Rutkowskiemu? Tak. Więc przez analogiam, per analogiam, pana wnuka trzeba było ogolić na łyso. No. To tak nieładnie. Mhm. Dobra, teraz niech pan uważa. Znaczy nie, niech pan nie uważa, ale niech pan trochę uważa. I też państwu mówimy, to jest satyryczny program, więc ten mem, który chcę państwu teraz pokazać, jest śmieszny, ale jednocześnie nie pokazuje żadnej prawdy na temat tego, czym jest polityka prowadzona przez Donalda Tuska. Zobaczmy, po prostu on jest ciekawy, to jest ciekawe, proszę państwa, ciekawe. Zobaczmy. Donald Tusk całuje starszą panią i mówi, czekajcie, sprawdzę. Tak, ta jeszcze może pracować. Dziękuję. Nie, no to mi się od razu przypomina ta pani, która chodziła za prezydentem, poprzednim prezydentem i mówiła mi, co ma robić. I pamiętam, Bronisławem Komorowskim. Tak, Bronisławem Komorowskim. To było tak zwane szeptanie w kręgosłup. Tak, to była trochę taka... I szeptała mu w kręgosłup, że proszę pocałować panią, proszę pocałować panią. A pani jechała na wózku, z tym, że pani na wózku była nastawiona negatywnie do pana prezydenta Komorowskiego. I zaczęła od razu takie rzucać inwektywy, których teraz nie chcę powtórzyć, bo zaczęło się ty i tak dalej, i tak dalej. No. Ale to jest wszystko nic, bo też mam coś ekstra na dzisiaj. Bo już się czas tam kończy. W czasie pobytu na wsi obejrzałem jeden z takich filmów propagandowych nakręcony przez ruskiego trolla, w którym cała historia świata jest opisana w ten sposób, że wszystko, co powstało na wszystkich kontynentach, wbudowali Rosjanie i są na to konkretne dowody, a takim dowodem kluczowym, tym najbardziej, najważniejszym jest to, że po rozpadzie Związku Radzieckiego, kto w tych byłych republikach, które się uzależniły od Związku Radzieckiego, mówi o nich, o Rosjanach dobrze? Nikt. Zazdrości. Zazdrości. No, po prostu. I teraz jeszcze jedną rzecz powiem państwu na koniec. No. Rozpadł się Związek Radziecki i co, jak mówił Rafał Trzaskowski, się wydarzyło? Świat płonie, proszę państwa. Świat płonie. Myślałem, czyli że, no, dochodzimy na koniec do wniosku, że Władimir Putin miał rację, że to była największa katastrofa geopolityczna. Nie, bo on jeszcze po rozpadzie Związku Radzieckiego został dupiarzem, a potem dopiero, bo świat się zaczął palić. To był... Ale to też by miał być jakiś taki logiczny ciąg, bo dupiarz i palenie się... Atmosfery też ma jakieś takie proszę państwa, no.
Jedno chcemy, żebyście Państwo zapamiętali. To nic nie jest na poważnie i jest tylko jedna prawdziwa, telewizyjna, autentyczna ceremonia. Kakao. Dziękujemy, do zobaczenia.